Jest taki film, który po polsku się nazywa Życie jest piękne. Roberto Benigni zrobił ten film. Tam chodziło o to, że on z rodziną trafia, jako Żyd trafia do obozu koncentracyjnego, tak? Tam bodajże chyba chodziło o to, żeby jego dziecko nie zrozumiało, o co chodzi w tym obozie koncentracyjnym. On zaczyna przedstawiać temu dziecku to, jakoby ci wszyscy ludzie wokół sobie robili żarty. Że to wszystko jest ściema, że to są takie po prostu jaja. To jest dowód na to, w jaki sposób właśnie można obrócić bardzo słabą sytuację na naszą korzyść, jeśli chodzi o poczucie naszego szczęścia. Dzień dobry Państwu. Może ktoś z Was chciałby kupić działkę na ulicy Irysowej w Podkowie Leśnej? Polecam, bardzo fajna miejscówka. W sensie Podkowa Leśna, bo gdzie jest ulica Irysowa, to nie mam pojęcia, powiem szczerze. A dzisiaj chciałbym z Wami sobie porozmawiać na temat szczęścia. A konkretnie, czy powinniśmy pokładać swoje poczucie szczęścia w obcych rękach? Dosyć często czujemy się nieszczęśliwi w życiu. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo duży błąd, jeżeli czujemy się nieszczęśliwi z powodu tego, co ktoś inny zrobił albo czego nie zrobił. No bo spójrzmy na to w ten sposób. To jest takie oddawanie właśnie naszego poczucia szczęścia w obce ręce, tak? Nie mamy kontroli nad tym, co zrobi inna osoba. Mamy jedynie kontrolę nad tym, co my robimy z naszym życiem. Więc ja chciałbym Was dzisiaj namówić do tego, żeby czerpać szczęście z tego, co sami w życiu robimy, z tego, jak patrzymy na świat. Żeby czerpać szczęście z tych rzeczy, na które my mamy wpływ aktywnie. Czasy, w których żyjemy, są takie, że zazwyczaj się ludziom wydaje, że jakimiś zewnętrznymi rzeczami da się to szczęście poprawić, czy da się je osiągnąć. A to jest nieprawda zupełnie, w sensie takim, że kupowanie rzeczy, nastawianie się na to, że coś nam się w życiu przydarzy, to jest najkrótsza droga do rozczarowania, ale na pewno nie do szczęścia. Naprawdę w każdej sytuacji możemy znaleźć jakieś pozytywy i ja sugeruję, żeby się ich trzymać. Co mam na myśli? Chodzi o to, że na przykład nie jesteśmy do końca zadowoleni z naszej pracy. Jak 98% Polaków. No natomiast z jakiegoś powodu albo nie możemy, albo nie chcemy znaleźć sobie innej pracy. No bo najprościej, jeżeli jest coś źle, jeżeli pracujemy z nieodpowiednim dla nas szefem, czy robimy nieodpowiednie dla nas rzeczy, to najlepiej zmienić tą pracę, tak? Nie męczyć się. Ale jeżeli nie możemy chwilowo tego zrobić, albo nam się nie udaje, to dobrą strategią na to, żeby być dalej szczęśliwym w życiu i nie popaść w jakąś depresję totalną, jest znaleźć w tej pracy te rzeczy, które lubimy robić. Skupić się na tych ludziach w tej pracy, których lubimy. Na pewno nie ma tak, że cały team jest beznadziejny, tak? To znajdzie się ktoś, kto jest fajny. No to właśnie skupiajmy się na kontaktach z tymi fajnymi ludźmi. Namawiam Was do tego, żeby po pierwsze nie nastawiać się, tak? Czyli żeby nie oddawać w cudze ręce decyzji o tym naszym szczęściu, tak? Chodzi o to, że jeżeli wstaniemy rano i się nastawimy na to, że dzisiaj nam ktoś wręczy na pewno miseczkę truskawek, no i to się nie stanie, to będziemy nieszczęśliwi. Jeżeli wstaniemy rano i nie będziemy się niczego spodziewali po tym dniu, tylko otworzymy się na to, co nam ten dzień przyniesie,
to automatycznie nasze szanse bycia szczęśliwymi w tym dniu wzrastają o 100%. Tak samo też nie powinniśmy uzależniać naszego szczęścia od tego, co zrobi ktoś inny, nad kim nie mamy kontroli, a przecież nad innymi ludźmi generalnie nie mamy kontroli, tak? Nawet nad własnymi dziećmi nie mamy kontroli. Wie to każdy, kto próbował swoje dziecko do czegokolwiek namówić. A druga rzecz ważna przy okazji szczęścia to jest to, że ciężko jest być szczęśliwym, jeżeli się nie ma jakiegoś celu. I to już mniejsza o to, jaki to jest cel, czy to jest cel odległy, czy średnio odległy, czy bardzo bliski. Ale ten cel powinien być, bo tylko wtedy wiemy, dokąd zmierzamy. Tylko wtedy wiemy, po co żyjemy. Tylko wtedy wiemy, co powinno nam wypełnić te dni, które są przed nami. I naprawdę gorąco Was zachęcam do tego, żeby sobie określić jakiś cel na ten dzień, jakiś cel na ten tydzień, jakiś cel na ten miesiąc i jakiś cel na ten rok na przykład. Bo bez tego naprawdę ciężko jest być szczęśliwym, w sensie takim, że no wstajesz rano i co? Co masz dzisiaj zrobić? No nic, pójść do pracy, ale w sumie zasadniczo ten dzień nie ma żadnego celu. Przyjdzie szef i coś mi każe zrobić. To raczej nie jest dobry generator szczęścia. Zachęcam Was zatem do tego, żebyście po pierwsze określili sobie jakiś cel. Krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy. To trzy cele. I zachęcam Was do tego, żebyście nie oddawali Waszego szczęścia w ręce innych osób, w ręce rzeczy, nad którymi nie macie kontroli. Tylko niech ono będzie związane z Waszym wnętrzem i z tym, na co macie wpływ realny. Na razie. No to idę sobie na fajne spotkanie. Ciekawe, czy poznacie z kim. Dzień dobry. Czy my jesteśmy umówieni? Tak. Witam. Cześć, Ola. Jerzy. Zapraszam.